Kangurek K.O. w wersji planszowej. Nareszcie dodatek po polsku do lubianej gry. Dużo świetnych promocji na cyfrowe planszówki. Czy do wygrania relaksująca gra w aranżowanie kwiatów. To i wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Witajcie w 97. odcinku planszówkowych newsów. Oto lista 10 ostatnich subskrybentów. A zacznijmy od szybkiego podsumowania tego, co się wydarzyło w tym tygodniu na kanale oraz do rozwiązania dwóch konkursów. 18 tydzień roku za nami. Na liście pojawiły się aż 4 nowości i jest szansa, że Wiedźmin Stary Świat wrócił na listę. Jak jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zachęcam nadrobić zaległości, bo nowe zestawienie jest już w najbliższy wtorek. Krewni Pyrkonu to akcja, gdzie za oddanie krwi na tegorocznym Pyrkonie otrzymacie w ramach podziękowania unikalną talię Krewni Pyrkonu 2. Na filmie zobaczycie, do jakich gier i jakie konkretne karty możecie otrzymać. A że na odcinku był konkurs, to talię numer 1 oraz talię numer 2 otrzymuje. Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku albo mailowo. Tak samo niech uczyni. Ponieważ wygrywasz grę Suburbia od Portal Games, moje gratulacje. Wielkie dzięki za sporo świetnych komentarzy. A o tym, jak wygrać pachnący ogród od wydawnictwa Rebel, w dalszej części materiału. Kliknij suba i dzwonek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Krótkie intro i zaczynamy. Zaczynamy od przedsprzedaży i dodatku do Wiedźmiej Skały Czas Pełni od wydawnictwa Rebel. Cena tego rozszerzenia to 65 zł. Dodatek wprowadza arcymistrzów, którzy zastępują duże figurki wiedźm z gry podstawowej. Duże wiedźmy możemy usunąć lub przyjąć dla ich użycia nową specjalną zasadę opisaną w instrukcji. Moduł wzmocnionych składników, który symbolizuje coraz większą biegłość magów. Zawiera 6 płytek mocy z identycznymi symbolami ułatwiającymi tworzenie skupisk. Można je pozyskać tylko w kilku konkretnych miejscach na planszy. Moduł Magii Pełni Księżyca, w ramach którego nowi zwierzęcy towarzysze pozwolą nam zyskać dostęp do ukrytych mocy i wyjątkowych zdolności. Polska edycja gry Darkest Doom od wydawnictwa Czacha Games. Ceny zaczynają się od 489 zł, a przedsprzedaż dostępna jest tylko i wyłącznie na stronie www.czachagames.pl. Darkest Doom to rywalizacyjna gra strategiczna z elementami RPG dla 1-4 graczy. Osadzona w mrocznym świecie fantazy inspirowanym XVII-wieczną Europą i zamieszkanym przez antropomorficzne zwierzęta. W tej grze dowodzisz jednym z 4 potężnych strażników, który każdy ma unikalne zdolności i cechy. Zwiększysz statystyki swojego strażnika, wykonując zadania przydzielone ci przez pastora Percivala, dostosowując swoją strategię. Podczas eksploracji natkniesz się również na starożytne relikty, które pomogą ci spełnić jeden z 4 warunków zwycięstwa. Będziesz mógł zdeklarować sojusze z cytadelami, aby zyskać przewagę nad innymi strażnikami i walczyć z ciemnością, która powoli prowadzi do upadku całego regionu. Gra Mandragora od wydawnictwa Fox Games, a jej cena to 45 zł. Uzupełnij zapasy w magicznej spiżarni. Wysyłaj asystenta do magicznych sklepów. Zbieraj magiczne składniki niezbędne do rzucenia magicznych zaklęć. Uważaj, między fiolkami czyhają przeklęte zwoje. Co w Puszczy Piszczy od wydawnictwa Fox Games, a cena tej gry to 45 zł. Czy potraficie porozumieć się jednym dźwiękiem? Jedno z was ma przed oczami kartę celów. Drugie musi ułożyć kafelki zwierząt w odpowiedniej kolejności. Możecie komunikować się tylko jednym dźwiękiem. Ta jedyna w swoim rodzaju gra familijna nauczy was działać zespołowo. Miejcie uszy szeroko otwarte, by usłyszeć, co w puszczy piszczy. Przechodzimy teraz do premiera. Pierwszą z nich będzie Kangurek K.O. od wydawnictwa Good Loot. A cena tej gry to 135 zł. Wciel się w skocznego kangurka K.O. i przemierzaj abstrakcyjne światy znane fanom gry wideo. Buduj plansze, dokładając kolejne kafelki i skacz po nich, zbierając cenne monety, skarby w skrzyniach oraz karty. Przeciwnicy mogą pokrzyżować ci plany, dlatego dzielnie i sprytnie pokonuj wszelkie przeciwności. W tej grze familijnej możesz się odegrać dzięki kartom wyzwań. Użyj ich, by zaszkodzić innym graczom i skok po skoku zbliża się do zwycięstwa. Mamy tutaj modularną planszę składającą się z 37 kafelków miejsc znanych z gry wideo oraz dynamiczną rozgrywkę pozwalającą na działanie w turze innego gracza. Ukryta tożsamość od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to 95 zł. To niebanalna gra skojarzeniowa, w której wykorzystujemy karty z prostymi grafikami, by przekazać innym graczom informacje o tym, w którą postać się wcielamy. W tym samym czasie obstawiamy możliwie tożsamość innych graczy. Musimy więc nie tylko celnie dobierać swoje skojarzenia, ale też trafnie interpretować podpowiedzi pozostałych. Brian Boru od Portal Games. W sklepach już od 135 zł. W
tej grze dążysz do zjednoczenia Irlandii pod swoim panowaniem, zabezpieczając kontrolę poprzez siłę, przebiegłość i małżeństwo. Łącz siły, aby odpierać najeźdźców wikingów, buduj klasztory, aby rozszerzać swoje wpływy i zbieraj poparcie w miastach i wioskach całego kraju. A wszystko to za pomocą mądrego gospodarowania wędrującymi między graczami zestawami kart. Gra numer od wydawnictwa Rebel, a jej cena to 45 zł. Wybierz, odkryj, rozpatrz. Numer to niezwykle prosta gra blefu i spekulacji, w której zwycięży najsprytniejszy albo najodważniejszy z graczy. Co turę będziemy zapisywać liczbę od 0 do 999. Im wyższy wynik zapiszemy, tym więcej punktów zdobędziemy. Jednak wiąże się to z ryzykiem, jeśli w naszej liczbie znajdzie się jakakolwiek cyfra występująca w niższych numerach, zostaniemy z niczym. Dodruk jednej z tych gier, które wydawnictwo Rebel przechwyciło dla certy. Azul Letni Pawilon, wydawnictwo Rebel. Zobaczmy kilka fajnych promocji na gry planszowe. Gra Sonar 33,25 zamiast 120 zł na aleplanszówki.pl. Postaw na klocka za 48 zł, czyli 20% taniej w sklepie Borys Hop. Królestwo w Dolinie taniej o 21%, czyli przecena ze 114 zł na 90 w sklepie grybezprądu.eu. King Domino Prehistoria za 84 zł, czyli 24% taniej w sklepie Gra na Czas. Mortum Średniowieczny Detektyw aż 50% taniej, więc za 60 zł w sklepie Zgrani. Szalone wózki za 87 zł, czyli 33% taniej w sklepie Graal. Aktualnie macie dużo promek na cyfrowe planszówki na Steamie. Niektórymi naprawdę warto się zainteresować. Na Skrzydłach 30% taniej za 50,39. Cluedo 50% taniej za 33,99. Terraformacja Marsa za 45,99, więc 50% taniej. Tainted Grail Conquest 40% taniej, a jego nowa cena to 43,19. Wsiąść do pociągu 50% taniej, czyli za 22,99. Carcassonne za 18,30 zł, więc 60% taniej. Gra o Tron 50% taniej, 45,99. Nemesis Lockdown 35% taniej, 74,74. Splendor zniżka 60% i wychodzi wtedy 18,39. Blood Rage za 36,98, a więc 60% taniej. Small World 60% taniej, 18,39. Oraz Takenoko również 60% taniej, 18,39. Dobry moment, by poszerzyć swoją kolekcję cyfrową planszówek. Nemesis Lockdown, Tainted Grail Conquest oraz Blood Rage z czystym sumieniem mogę polecić. Zresztą rozgrywki z livestreamów macie na kanale. Wracając do klasycznych planszówek, to moją kolekcję na pewno zasili dodatek do Czerwonej Katedry oraz przede wszystkim dodatek do Wiedźmiej Skały. Dajcie znać w komentarzach, co wam z tego zestawienia najbardziej wpadło w oko. A zostawiając komentarz oraz polubienie tego filmu dla YouTube'owego algorytmu, od razu bierzesz udział w konkursie, gdzie do jednego z was trafi pachnący ogród od wydawnictwa Rebel. Regulamin w opisie tego filmu. Także zasady bardzo proste i przejrzyste. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.